Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jedno ze 100 pytań. Pytanie wydało mi się tak oczywiste, że aż mnie zaskoczyło, że takie pytanie się pojawiło, ale jeden z widzów pod filmem o browarze Racibórz, gdzie powiedziałem, że na etykiecie podane wszystkie informacje, no browar wiadomo stacjonarny, więc jest podane jakby miejsce ważenia, no i on, widz zapytał, no ale jak to stacjonarne? To są jakieś niestacjonarne? Są jakieś mobilne? No owszem, tak. W naszej nomenklaturze polskiej najczęściej używamy określenia browar kontraktowy, czyli browar, który kontraktuje produkcję w innym browarze. Za granicą, na przykład w Ameryce i w zachodniej Europie utarło się też takie określenie Gypsy Brewery, czyli taki cygański browar, taki wędrowny browar. U nas próbował tego trzech kumpli, browar lotny, taka jest pełna nazwa tego browaru. Na czym to polega? No polega to na tym, że ja nie mam nic, ty nie masz nic, to akurat tyle, żeby założyć browar, nie? No i po prostu ludzie, którzy nie mieli nic poza pomysłem i niewielką kasą na jedną czy dwie warki, zakładali browar. Przychodzili po prostu do browaru stacjonarnego, który miał wolne moce produkcyjne, który no akurat może sobie nie radził do końca, może no po prostu, może było po sezonie. Mieli wolne moce, więc oni przychodzili, mówili, mamy taki pomysł, chcemy uważyć takie piwo, chcielibyśmy użyć takich surowców i ten. No i oczywiście modele funkcjonowania browarów kontraktowych są bardzo różne. Są tacy, którzy ważą tylko w jednym browarze. Takim browarem jest na przykład Trzech Kumpli. Trzech Kumpli ma swój browar, browar kontraktowy, a waży w browarze Za Pan Brat. Nikt inny nie waży w browarze Za Pan Brat i Trzech Kumpli nie waży nigdzie poza Za Pan Bratem. Oczywiście kiedyś ważył w innych browarach, no ale teraz już taka jest po prostu symbioza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ktoś miał kapitał, żeby wybudować ten browar stacjonarny, ale może nie ma know-how, nie ma pomysłu, nie ma marketingu, nie ma marki. Trzech Kumpli ma markę, ma pomysły, ale nie ma aż takiego kapitału, żeby wybudować browar stacjonarny. Ale są też takie browary jak na przykład Funky Fluid, który jest browarem kontraktowym, który waży w kilku browarach równocześnie. Czasami to jest tak, że jakiś browar się specjalizuje w czymś, a czasami to jest tak, że po prostu tam, waży tam, gdzie są wolne moce produkcyjne. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z Michałem Langierem, to mi mówił, że on chyba w Szczycie to chyba ważyli w 8 różnych browarach. Mieli piwa i on jeździł między tymi browarami, tam kontrolował te piwa i tak dalej, bo to też zależy, nie? Są tacy piwowarzy, którzy po prostu są na każdym ważeniu, rzadko się zdarza chyba, raczej w tych mniejszych browarach, ale na pewno są przy ważeniu pierwszej warki danego piwa, później jak już są powtarzane, to często nie, tylko kontrola, tam weźcie według receptury, wszystko zróbcie. Są tacy, którzy na każde przepompowanie przyjeżdżają, próbują tego piwa, dopieszczają i tak dalej, prawie jak we własnym browarze. Kiedyś Michał Przystupa z Gwarka opowiadał, że on praktycznie na każdym przepompie jest w Nepomucenie, gdzie ważył to piwo. Nie wiem, czy tak jest nadal, bo coraz więcej tych piw wypuszcza, no ale w każdym razie tak było. No, bez browarów kontraktowych nie byłoby w Polsce kraftu. Pinta, Ale Browar, no dzisiaj Funky Fluid, Trzech Kumpli, Brokreacja cały czas jeszcze. I część browarów przechodzi na własne tak zwane garnki, a część stwierdza, że po co? Po co przechodzić i ograniczać sobie elastyczność? Jeżeli coś mi się nie podoba w danym browarze, zabieram zabawki i idę do innego. Jeżeli potrzebuję zrobić większe zamówienie dla Lidla, idę do drugiego browaru, w jednym robię jedno piwo, w drugim robię drugie piwo. Jeżeli coś się dzieje, to oczywiście ma swoje minusy, nie masz nad wszystkim kontroli, ale ma też swoje plusy. Na przykład Piotrek Sosin z Trzech Kumpli mówi, on by chciał mieć swój browar, ale nie zamiast Za Pan Brata, tylko brewpub w Tarnowie, w którym on by sobie ważył na swoje małe potrzeby, a duży Trzech Kumpli w puszki i w butelki będzie powstawał nadal w Za Pan Bracie, bo jest super zadowolony z tej współpracy, z tej, mówię już, symbiozy. Więc bez browarów kontraktowych nie byłoby polskiego kraftu. Na świecie najbardziej słynnym browarem kontraktowym jest Mikeller. Kiedyś miałem ostrą scysję z jednym menedżerem z Modern Lambic, który twierdził, że to jest w ogóle chamstwo, że to w ogóle jest żaden browar, to jest oszustwo i tak dalej. A w którym miejscu Mikeller ma napisane browar w nazwie? Nie ma. To o co chodzi? Prawda jest taka, że to browary kontraktowe, zakładane często przez piwowarów domowych, popchnęły tę całą piwną rewolucję. Oczywiście tutaj też należy się
należy się jakby kredyty dla tych browarów, w których te browary ważyły. Ale trzeba powiedzieć, że niestety to było często tak, że oni często w tych browarach, w których przychodzili ci kontraktowcy, oni nie mieli po prostu know-how. Oni po prostu kompletnie nie kumali tej piwnej rewolucji, tych amerykańskich chmieli, tych technik, jakichś kwaśnych piw, jakiegoś chmielenia na zimno. Po prostu to było dla nich czarna magia. A potem często takie browary, w których ważyli kontraktowcy, uczyli się i sami wypuszczali takie piwa. No, taki był przykład chociażby browaru na Jurze, w którym ważyła Pinta. Taki był przykład Gościszewa, w którym ważył Ale Browar. I myślę, że to jest win-win sytuacja. Także u nas czasami się pogardliwie czy żartobliwie nazywa browary kontraktowe hurtowniami, że de facto to są hurtownie, które zamawiają piwo z własną etykietą w browarze stacjonarnym, ale to jest takie żartobliwe. I oczywiście, mówię, są różne poziomy, tak? I pewnie są takie browary kontraktowe, w których przychodzi właściciel browaru kontraktowego do browaru stacjonarnego i mówi: dajcie mi jakieś piwo i jakąś ten, ja mam tutaj etykietę i takie piwo robimy, taki browar kontraktowy. Są takie, ale zwykle one nie odnoszą sukcesu, nie? To są często, czy na przykład browarem kontraktowym jest browar łebski? No w pewnym sensie można powiedzieć, że tak. Oni przyszli do browaru, głównie do Witnicy, powiedzieli: chcemy takie i takie piwo, albo co macie, to ten i kleimy na to piwo łebskie. To nie robi tego, tej różnicy, tak? Bo tam jedyne co jest, to oni wymyślili nazwę. Natomiast są browary, które potrafią robić mega innowacyjne rzeczy, nie mając własnego sprzętu. Więc wszystko zależy. Wszystko zależy, no to tak jak ze wszystkim. Więc jak najbardziej browary mobilne, lotne, czy po prostu browary kontraktowe funkcjonują, stanowią większość. Chyba większość browarów kraftowych w Polsce. Tylko też trzeba powiedzieć, że browary kontraktowe odchodzą po cichu. Po prostu nie ważą następnego piwa. Browar kontraktowy jest dużo łatwiej zamknąć. No i to się dzieje. Także myślę, że obecny kryzys troszkę te browary kontraktowe przerzedzi. Przerzedzi ich szeregi. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że mówię, w trudniejszej sytuacji są ci, którzy mają browar stacjonarny, w którym mają leasingi do płacenia, w którym mają do płacenia rachunki wzrastające i oni nie mogą go z dnia na dzień zamknąć, bo leasing trzeba płacić. A browar kontraktowy w najgorszym razie można na jakiś czas wygasić, uśpić. Ciężko potem wrócić, no ale też chyba jest to możliwe. No, były takie próby, no, na przykład browar Hopkins jakiś czas temu próbował wrócić, no i tak się chyba nie udało, Jest jeszcze jeden model takiego browaru kontraktowego, takiego półkontraktowego, czyli browar wykupuje swój własny tank, który fermentacyjny, który stoi w browarze stacjonarnym, ale to jest ich tank i nikt w nim nie ma prawa ważyć, tylko oni. To jest taki hybrydowy model, ale znaczy nie, no browary kontraktowe robią dobrą robotę w większości wypadków, albo inaczej. Dobre piwo może być z browaru kontraktowego, może być słabe piwo z browaru stacjonarnego. Bez kontraktów nie byłoby polskiego kraftu, a zatem nie ma co hejtować. Także mam nadzieję, że udzieliłem odpowiedzi nie tylko Lechowi, a też i innym, którzy być może nie byli tego świadomi, bo czasami rzeczy, które mnie wydają się oczywiste lub tym widzom, którzy tu są od zawsze są oczywiste, dla nowych ludzi w krafcie mogą nie być oczywiste. Zachęcam do wspierania kanału. Dzięki wspieraniu kanału możecie oglądać filmy z degustacji tych piw, które nie mieszczą mi się w głównym paśmie, tak zwane ekskluzywy. Tych ekskluzywów jest praktycznie drugie tyle, co normalnych filmów, czyli jeżeli w tygodniu pojawia się 6 filmów w kanale otwartym, to drugie 6 pojawia się w ekskluzywach. Póki co czuję power, więc zachęcam do tego wspierania, żebym mnie się nie rozmyślił. Ciekaw jestem, jak długo tak pociągnę, żeby 2 filmy dziennie wrzucać, ale jak na razie jestem zadowolony, power jest. Jest energia, więc zachęcam do wspierania. Rzućcie na ipkę, a za to będziecie mieć już 6 filmów na liście ekskluzywów jest do obejrzenia. Czyli od razu jak kliknijcie wesprzyj, od razu macie dostęp do playlisty, gdzie jest 6 nagranych degustacji opublikowanych tylko i wyłącznie dla wspierających. Do zobaczenia. Cześć.